Jak gotować smacznie i zdrowo, wykorzystując do tego resztki i obierki? Na to i inne pytania dotyczące niemarnowania żywności dziennikarka Sylwia Majcher opowiada w swoich książkach. Opowiadała też w czwartek w Centrum Wiedzy na spotkaniu z klubem Wegefani. Chronić planetę możemy także przez pryzmat naszego talerza, na przykład jedząc mniej mięsa, podkreśla dziennikarka i apeluje o dokonywanie świadomych wyborów, także tych kulinarnych. Mniej mięsa to tytuł jej najnowszej książki. Mniej mięsa dla środowiska i dla naszego zdrowia, bo według na przykład Światowej Organizacji Zdrowia jemy aż o 2/3 za dużo mięsa, szczególnie przetworzonego mięsa, które wpływa później na naszą kondycję, także na kondycję planety, bo przemysłowa produkcja mięsa odpowiada za ponad 16% emisji gazów cieplarnianych, światowej emisji gazów cieplarnianych, więc mamy tutaj sporo do zrobienia. Sporo natomiast już zrobił w kwestii zdrowego żywienia klub Wegefani, zapraszając do Bolesławca kucharzy i autorów książek kulinarnych, którzy gotując, smażąc czy prezentując różnorakie przepisy, zachęcają bolesławian do robienia zdrowych posiłków. Na spotkaniu będziemy mówić o tym, jak nie marnować resztek jedzenia, jak je wykorzystywać w kuchni, jak nie sprawiać, żeby w kuchni powstawały te resztki, a także, żeby nie gospodarować śmieci jakichkolwiek. Goszcząca w Bolesławcu na zaproszenie klubu Wegefani dziennikarka Sylwia Majcher na koncie ma już 5 książek. W swoich publikacjach inspiruje do bardziej zrównoważonego, ekologicznego życia. Autorka podkreśla, że w Polsce każdego roku marnujemy blisko 5 milionów ton żywności, z czego połowę we własnych domach. Więc to my, przeciętni kowalscy, mamy też sporo do zrobienia, do tego, żeby bardziej doceniać to, co kładziemy na swoim stole, bardziej doceniać resztki, które nam zostają, być niesamowicie kreatywnym w kuchni. Te wszystkie podpowiedzi ułatwiają takie gospodarowanie tymi naszymi zapasami, żeby jak najmniej rzeczy trafiało do kosza, a jak najwięcej na nasz stół. Dziennikarka zachęca do ekologicznych wyzwań. Jedno wyzwanie w jednym tygodniu i po 52 tygodniach mamy ekologiczny sukces. Sylwia Majcher pisze też dla dzieci. Stworzyła zieloną ekipę, która rusza na pomoc ziemi. Historia samotnego banana. Tylko 13% Polaków kupuje samotne banany w sklepach. Te gorzej wyglądające warzywa i owoce. Ja zachęcam do tego przez pryzmat właśnie opowieści o samotnym bananie, żeby trochę zmienić te swoje nawyki. Opowieści na spotkaniu było więcej, a większość dotyczyła tego, co i jak gotować, by niczego nie marnować. Autorka ma wiele pomysłów na to, by resztki zamiast do kosza trafiły na talerze. W jej kuchni, co udowadnia w swoich książkach, nie ma składnika, który nie może być poddany kuchennemu recyklingowi.